Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj połączymy sobie wszystko to, co tu widzicie, czyli te kartony, wszystkie połączymy z tą kierownicą. Już wcześniej sobie to otworzyłem. To jest, moi drodzy, najważniejszy element całego zestawu, więc zaczynamy z grubej rury. To się nazywa Podium Cube. Podłączacie sobie to do jakiejkolwiek kierownicy chcecie. I potem wpinacie to sobie do mojej kierownicy. Więc mogę sobie do tego podłączyć każdą kierownicę. I tak, tu mamy coś ciekawego, bo są dodatkowe przyciski. Zobaczcie, jakie dziwne. Macie coś takiego. I te przyciski będą gdzieś mniej więcej w tym miejscu jakoś. Albo może tak, o. Takie dodatkowe przyciski są. Jeśli się podłącza w jakiś sposób do tego Podium Cube'a, to będziemy musieli sobie ogarnąć. I tu są wszystkie elementy montażowe potrzebne do tego, aby to zamocować. Także trochę tego jest, a instrukcji kurde nie mam, więc będę musiał chyba albo na czuja, albo z internetu coś. A tam, po co nam instrukcja? Teraz mamy łopaty. Łopaty specjalne do chyba Podium Cube'a. To są łopatki magnetyczne, bodajże. Teraz sprawdzimy. Tak sobie to wygląda, takie zapakowane. Zobaczcie, nie ma lipy. I teraz osoby, które posiadają Thrustmastera albo, nie wiem, jakieś zmodyfikowane Logitechy, to myślą sobie, ale kurde, o co tu chodzi? Po co takie coś kupować? Bo samo to, razem z przesyłką, kosztuje jakieś, no prawie 2000 zł. Sam ten adapter, razem może z tymi łopatkami, gdzieś tak koło tylu wychodzi, no nie? Także po co to kupować? Dlaczego to takie jest, nie? I czemu takie drogie? Quick release, teraz nie będę musiał odkręcać tego, tylko normalnie sobie naciskam. I tutaj widzicie, mamy takie kulki, które mi zabezpieczają całą kierownicę, no nie? I teraz mamy możliwość podłączenia sobie dwóch rodzajów łopatek, czekajcie. Mamy takie mniejsze, albo mamy takie większe. No i ja sobie chyba dam większą łopatkę. To jest chyba magnetyczne, trochę zużyte, bo ja wam powiem, że kupiłem to wszystko używane. I teraz sobie trochę pomajsterkujemy, bo wiecie co? Ja nie wiem, jak to podłączyć jeszcze, bo jeszcze instrukcji nie przejrzałem. Nie widzę tutaj takiego slotu, gdzie można to przyczepić, a tutaj trzeba, widzicie, gdzieś to wczepić. Mamy pewnie do update'owania takie specjalne coś, czyli przyczepiamy tutaj kabel USB-C, podłączamy do komputera i w ten sposób możemy sobie robić update tylko tego adaptera, słuchajcie, taka sytuacja. Ja na pewno użyję sobie adapterów, które mamy tutaj, i te adaptery służą nam do przedłużenia bodajże. Mam nadzieję, że do tego. Nie no, musi być do tego, bo to po prostu tutaj pasuje. Zobaczcie, łopatki, jedna łopatka, druga łopatka, no i teraz trzeba wymyślić, w jaki sposób ją przyczepić do naszego adaptera. Teraz musimy poszukać gniazda i już sobie zobaczyłem na instrukcji, że trzeba będzie rozebrać Podium Cube'a, żeby do tego gniazda się dostać. Skoro już jesteśmy w środku, zobaczcie, wygląda sobie to tak, więc nie jest to taki tylko wydrukowany plastikowy adapter, jak mamy w przypadku adapterów do Thrustmastera, tylko faktycznie mamy tutaj jakąś płytkę, możemy tutaj poprzypinać różne rzeczy, przyciski, nie przyciski, chyba nawet mamy specjalne miejsce do przyczepienia button boxa, na przykład gdzieś na górę. Także no jest to dosyć skomplikowane, no nie? Wiecie, to jest używane, tam jedna część przez chwilę mi się zapodziała i już się zdenerwowałem, nie? Że coś mi się zgubiło, albo że czegoś nie dostałem w komplecie. No i zobaczcie, łopatki mamy już przyczepione, później te przewody się tutaj jeszcze jakoś pochowa i do tego mamy specjalną zaślepkę i się zaślepi, ale zanim to zrobimy, trzeba jeszcze podłączyć te przyciski i to nie wiem, jak zrobić, będę musiał znowu zajrzeć sobie do instrukcji. Powiem wam tak, jak lubię Fanateka za prostotę tych wszystkich rzeczy, które się tutaj składa, tak teraz muszę przyznać, że katastrofa jest. Katastrofa, dobra, próbujemy. Ja tutaj mam jeszcze taką zaślepkę od tej kierownicy i nie wiem, czy ona wejdzie mi w to.
No oczywiście, że nie wejdzie. Więc musiał to jakoś za ślepkę wymyślić. Albo ty, czekaj, ja coś dorobię zaraz. Patrzcie, co znalazłem. To jest moja pierwsza, że pierwsza kierownica. I ta kierownica jest powodem, dla którego odradzam wam kupowanie tanich kierownic i zamiast tanich kierownic kupić sobie pada. Była totalnie beznadziejna, zero force feedbacku. Ale dobra, myślę, że ona będzie idealna. Znaczy myślę, że to zdjęcie będzie idealne, żeby zrobić sobie taką piękną zaślepkę. Ponadto, kobita robiła jakieś strójki na święta. Jej zabrałem i tutaj sobie jakiś logotyp Asusa przyczepimy na gorący klej, bo to nie musi się mocno trzymać, damy gdzieś tutaj punktowo klej i na razie będę miał coś takiego, ale jak macie jakiś pomysł na jakąś fajną zaślepkę tutaj, żeby dać, to piszcie w komentarzach, jestem otwarty na propozycje, na razie mam coś takiego, ale potem się jeszcze przerobi to. Cyk, cyk, cyk i zobaczcie, jaka fajna rurutka jest. Nawet jako tako, ty, trzyma się. Metal do plastiku? Come on. Jestem zaskoczony. No dobrze, to możemy przystąpić do prac montażowych. Chyba wszystko będzie dobrze. Użyję tych śrubek z kierownicy, chociaż do zestawu tego całego były takie śrubki. A niestety moje obawy się potwierdziły. Trzeba to przyczepić w ten sposób, czyli kładziemy koło. Teraz możemy sobie te właśnie przyciski nieszczęsne ustawić tak, jak nam się podoba. Zobaczcie, niezależnie od tego, jaką kierownicę macie, to możecie sobie tą odległość tutaj regulować. Takie czasochłonne wymiana, wiesz, kierownicy. Na przykład będę chciał sobie jakąś podłączyć kierownicę, podczepić kierownicę, która ma ścięty dół, no nie? Nie jakąś tam do driftu, tylko jakąś taką inną. No i będę musiał, wiesz, całe to rozkręcać. Więc chyba lepszym rozwiązaniem jest po prostu kilka takich adapterów sobie dokupić i potem na szybko je sobie zmieniać, no nie? O, i tu już mamy gotowe. No i o co tyle zachodu? Przecież ta kierownica jest dobra, wszystko super. Problem z tą kierownicą jest taki, że ona ma zerowe osadzenie i czasami jak driftuję na przykład w ten sposób, to zahaczam niektóre przyciski. I ona do driftu jest ok na początek, ale potem jednak zaczyna to denerwować, no i chciałem coś innego, chciałem wymienić. Dlatego kupiłem sobie tą obręcz. No i z tą obręczą był z kolei taki problem, że myślałem, że do Fanateka też sobie wydrukuję jak do Thrustmastera po prostu jakiś adapterek i to wystarczy, ale okazuje się, że tutaj nie jest taka prosta sprawa i sama baza sama z siebie działać nie będzie, więc potrzebny był dodatkowy taki właśnie adapter, jak sobie kupiłem. No i kwestia druga, to jest właściwie detal, tak, mało istotny, że tutaj mamy quick release, czyli ja sobie to zaciągam w ten sposób, o, jedną ręką spróbuję, tyk i mogę od razu zakładać sobie na bazę. Chyba przypadkowo urwałem moją zaślepkę, ale trudno. Dobra. I teraz zobaczcie, żeby ściągać to koło, to muszę je odkręcać tutaj. Zobaczcie, tu mam takie odkręcanko. Pyk. Wyciągam. A przy okazji, jak wam się podoba mój adapter do kurde licznika za kierownicą. Na razie zrobiłem coś takiego prowizorycznego, a potem może sobie coś wydrukuję lepszego. I teraz jak chcę założyć sobie to, to zobaczcie, właśnie ja dobrze to skręciłem. O kurde, nie, no dobrze, przez przypadek dobrze to skręciłem. I teraz sobie robię pyk, zakładam. Nie zaskoczyło, czekaj. Coś tutaj. A, dobra. Nie zaskoczyło, bo coś chyba źle. Jeszcze raz spróbuję ten manewr. Czekaj. O, teraz weszło. Nie do końca docisnąłem po prostu. No i mamy. Ale wielka kierownica.
O kurde, jak to wygląda. Kozacko. Podoba mi się. W końcu. Jezu, tyle czekałem. No i włączamy zasilanie. Nie wiem, czy nie będę musiał jakichś sterowników tutaj wgrać do tego adaptera. I proszę bardzo. Pierwsza synchronizacja. Chyba działa. Chyba powinno działać. No i po podłączeniu do komputera okazało się, że jest jakaś aktualizacja do pobrania, także będzie trzeba pobrać i zaktualizować, słuchajcie, adapter. Już mi się tutaj pojawił oczywiście, ale będzie trzeba przeprowadzić aktualizację. No i już jestem sobie w grze. Okazuje się, że CarX Drift Racing działa natywnie z tą kierownicą, nic tutaj nie musiałem konfigurować. Zobaczcie, obrót kierownicy się zgadza, przyciski niektóre są już przypisane normalnie, także na przykład reset trasy działa, przy tym widzieliście, że sobie kamerę zmieniłem, naciskając po prostu jeden przycisk, także wszystko działa jak trzeba, tylko do mojej ulubionej Forzy będę musiał poczekać, aż dodadzą jakiś patch, który poprawi działanie tej kierownicy w tej grze, no i ten adapter działa tylko na PC-cie, co mi nie przeszkadza, bo ja generalnie gram na kierownicy na PC-cie. Co do łopatek, zobaczcie sobie sami. Robię łopatką, wszystko ładnie śmiga, nie? No i oczywiście mamy tu shifter i hamulec ręczny. Ja nie wiem czemu, CarX to jest taka gra, która, no nie wiem, została, masz wrażenie, że została stworzona przez dwóch ludzi. A tutaj wszystko działa bez problemu, zresztą jest to taka też arcade'ówka. Nie, Forza, taki kurde moloch, wiesz. Miliony dolarów na produkcję, czy tam funtów. I nie działa. Taka, kurde, taka abstrakcja totalna. Bardzo wam dziękuję, że byliście w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało takie montowanie nowego sprzętu do mojej bazy, do mojego stanowiska. Całe to moje stanowisko, muszę wam przyznać, że no, od tej nowej bazy troszeczkę oberwało, już ten blat się trochę rusza.